Witam serdecznie, program Inkscape i jak wykonać napis, albo też efekt ogólnie, efekt 3D. Na kilka sposobów. To co widzicie, czyli mamy, tutaj zbliżę troszeczkę widok, zwykły napis 3D z jednolitym takim jakby pogrubieniem, prawda? Tu jest on cieniowany przy użyciu gradientu. Tu z kolei mamy coś na kształt napisu 3D, owszem, ale jako duch, nie ma frontu. No i żeby Wam pokazać, że nie tylko tekst oczywiście, ale też różnego rodzaju efekty można stosować 3D, tworzyć do różnych obiektów. Taki dość skomplikowany obiekt, jakim jest właśnie taka wieloramienna gwiazdka. Tak? Oczywiście to jest tylko tutaj przykład takich możliwości. Dalej jeszcze widok. I przesunę się tutaj w tą stronę. O właśnie, i przeniosę to z powrotem wszystko tutaj w pobliże mojego dokumentu. I teraz zbliżę widok i chociażby ten napis duch, prawda, ten napis 3D, wstawię go tutaj z powrotem na dokument. Pokażę Wam po prostu też troszeczkę na innym tle, jak to się prezentuje, no bo białe tło to jest takie mało ciekawe, a tutaj utworzyłem tylko krycie, zmniejszyłem do zera tło gradientowe, proszę bardzo. O wiele ciekawiej, prawda? Bardzo fajnie to się prezentuje jako no, bardzo ciekawy efekt 3D. Tak? Zabiorę ten tekst, może gwiazdkę tu wrzucimy, popatrzmy. Też bardzo fajnie, prawda? Wobec tego no, można robić naprawdę dość ciekawe efekty 3D. Tu jeszcze na koniec ten jednolity kolor zostawię, ale ten napis tutaj RGB wrzucę na to tło. Tak, żeby pokazać Wam, jak to się prezentuje. Może troszeczkę większy. O. Tak, z cieniowanym pogrubieniem przy użyciu gradientu. Prawda? To też wszystko za chwilę zobaczycie. Po kolei, jak zrobić taki efekt 3D ducha, efekty pogrubienia, efekty 3D dla obiektów, dla tekstu, z gradientem albo z jednolitym kolorem, tak jak tutaj jest. Tu jest z jednolitym kolorem. Dowolnie. Zapraszam oczywiście na tutorial. I życzę przyjemnego oglądania. Przechodzę do pracy i pierwsza czynność to jest odwrócenie właściwości dokumentu i zmiana orientacji dokumentu z pionowej na poziomą. Gotowe. Tu zbliżę widok troszeczkę. O. I teraz tak. Narzędzie tekstowe. Oczywiście font, który użyłem, to jest EFN Modernista. Gdyby ktoś chciał użyć tego samego, link do pobrania jest w opisie. Natomiast można użyć innej czcionki i tutaj odwrotnie, jak w poprzednim filmiku, w którym robiłem taki fajny, świąteczny, ozdobny napis, tam się sprawdzają ozdobne czcionki i cienkie, takie dosyć cienkie, natomiast tutaj nie za bardzo. Tutaj taka średnia czcionka, mogą być zaokrąglone, tak, nie muszą być kanciate, ale raczej takie bardziej solidne. Modernista jest taką czcionką RGB, czyli Red, Green, Blue, tak? Składnia kolorów właśnie jednego z profili, jednego z kolorów, które się używa w grafice. Taki duży napis, żeby wszystko po prostu było wyraźnie widać. I tu jeszcze wciskam Ctrl, jeszcze kręcę kółkiem myszki. O, teraz wciskam Shift, kręcę kółkiem myszki, przesuwam w prawo lub w lewo. A jeżeli puszczę Shift i tylko kręcę kółkiem myszki, to góra i dół. Bardzo szybko można sobie ustawić właśnie parametry dokumentu, gdzie on ma się znajdować i tak dalej, i tak dalej. Musimy zacząć pracę od rzeczy następujących. Pozbyć się tekstu. Jak widać na dole jest to warstwa 1, tekst, EFN Modernista, jaka wielkość i tak dalej, i tak dalej. Nie możemy tutaj tekstu używać, to trzeba używać ścieżek. Oczywiście ma to swoje plusy, bo jest to grafika wtedy wektorowa w 100% i możemy to dowolnie skalować. Gotowy tekst 3D utworzony możemy dowolnie skalować. Bez straty jakości oczywiście, bo o to chodzi. Obiekt, ścieżkę. Tylko obiekt, bo konturu tutaj nie ma. Kontur jest wyłączony. I wypełnienie bazowo oczywiście, jeżeli ja mam tak ustawione, jeżeli piszę tekst, to on jest czarny. Dopiero trzeba jakiś kolor mu tam nadać, jeżeli się chce mieć kolor. I zrobię to, powiedzmy, że tego typu zieleń, nieco bardziej taka, o. Bardziej zielona, że się tak wyrażę. Oczywiście. I teraz rzecz następująca. Ctrl D. To jest po prostu duplikowanie zaznaczonego obiektu. On automatycznie pojawia się, wcisnąłem klawisze przed chwilą, nie widać różnicy, tak, bo on się dokładnie pojawił w tym samym miejscu. Proszę bardzo, mam dwa napisy, tak?
Ctrl-Z wycofał pracę. I teraz ten zduplikowany, troszeczkę ciemniejszy kolor. O, może być tego typu, nawet trafiłem. Dalej. Użyję skrótu, może nie skrótu, a jednego przycisku na klawiaturze Page Down po to, aby wykorzystać tą opcję. Przenosi zaznaczone obiekty o jedną pozycję w dół. O jedną pozycję, o jeden jakby stopień, o jedną warstwę. No to nie jest warstwa oczywiście, o jedną pozycję. Tak, czyli wciskam Page Down i ten ciemny napis jest teraz pod jasnym napisem. Szukamy klawiatury, wysuwam go do góry i w prawo, ustawiając sobie w ten sposób. Ta odległość to jest pogrubienie tego efektu 3D. Oczywiście nie musi być tak, jak ja tu robię. Można sobie tą stronę zrobić. Dowolnie, jak komu pasuje, tą stronę efekt 3D też bardzo fajnie wygląda, prawda? Z tej strony pogrubienie albo z tej strony. Ja to zostawię w takim kształcie właśnie od góry. I używając strzałek klawiatury, precyzyjnie sobie tą grubość teraz tutaj właśnie ustawiam. No, myślę, że tak by mogło być. Mogło być w ten sposób. Kolorystyka też jest dowolna. No ja po prostu tylko tak zieleni używam tym razem. Dalej mamy oczywiście obiekty. Jest to już jakaś namiastka efektu 3D. Gdybyśmy na przykład zrobili coś takiego, prawda, tutaj krycie ustawię na 100%, no to ta część literki B, no to już jest fajny efekt 3D. Tak? Zgadza się, prawda? No ale reszta niestety nie. Usunę ten prostokąt, bo trzeba zakończyć tutaj te narożniki. Te otwarte narożniki trzeba je pozamykać. I w tym celu zaznaczę jasno-zielony kolor, tekst. Żeby wam coś pokazać oczywiście. W tym celu użyję pióro. Tutaj wciskam Ctrl. Ustawiam kursor tutaj, gdzie chcę tworzyć piórem ścieżkę. I teraz od narożniczka do narożniczka. To jest bardzo istotne, żeby nie było uskoku. Natomiast tutaj to nie ma znaczenia już, jaki kształt utworzycie, byle po prostu nie po tym białym obszarze, a tutaj po ciemno i po jasno zielony. W ten sposób. Jak duży ten kształt będzie tutaj daleko zachodził albo mniej, to nie ma znaczenia. Narożniki połączone. To jest bardzo istotne, żeby było to precyzyjnie. Kontur oczywiście nie jest potrzebny, czyli go wyłączam. Wypełnienie klikam w ikonkę jednolity kolor. Ha! Pojawiło się jasno-zielone. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego ja specjalnie zaznaczyłem jasno-zielony napis. Ctrl-Z wycofam operację. Tak się dzieje, bo obiekt, który ostatnio był zaznaczony, jego kolorystyka została zapamiętana. I wybierając tą opcję, jednolity kolor, automatycznie wskakuje ostatnio wybrany kolor. Oczywiście można to dowolnie zmieniać, ale żeby ułatwić sobie życie, to po prostu teraz kliknę. Zaznaczę ciemnozielony napis, ścieżkę w ten sposób, narzędziem, prawda, edycja węzłów, escape. Zobaczmy, czy narzędziem wskaźnik zaznaczę tą ścieżkę. Też oczywiście. I mamy dwa narzędzia do zaznaczenia ścieżki. I teraz wybierając kolor jednolity, bum, mam ciemnozielony. I nie muszę się już martwić o zmianę koloru, żeby był taki sam, dokładnie taki sam i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, wciskam Ctrl, oddalę nieco widok, teraz spuszczam Ctrl i kręcąc kółkiem myszki przesuwam się na dół. I tutaj oczywiście narzędzie pióro ponownie i już nie będę teraz omawiał co i jak, tylko po prostu będę tworzył te zamknięcia tych otwartych tutaj przestrzeni. Oczywiście kontur, wypełnienie uruchamiam, znowu ciemnozielony, prawda? A kontur wyłączam. Wciskam Shift, przesuwam się kręcąc kółkiem myszki w prawo. I znowu dokładnie narożniki, a reszta to już jest właściwie dowolnie. Byle objęło biały obszar. I kontur teraz wyłączam, a wypełnienie po prostu uruchamiam. Oddalę troszeczkę widok. I tutaj polecimy do góry, bo literka G oczywiście tu jest niezamknięta. Tak. Wypełnienie uruchomimy, kontur wyłączymy. Wciskam Shift, kręcę kółkiem myszki. Tu mamy też niezamknięte końcówki. I wyłączam kontur, wypełnienie, ciemny kolor. Kręcę kółkiem myszki bez wciśnięcia żadnego tam przycisku. Przesuwam się do góry. Teraz Shift i troszeczkę w lewo. Ok, fajnie.
wypełnienie, a kontur wyłączam. Oddalę, wciskam Ctrl, kręcę kółkiem myszki, oddalam widok. Ach, tu przegapiłem na dole, no, ślepy. Dobra. Ślepi w karty nie grają, tak? Jak to mówią? Dobrze. Kontur wyłączam, a wypełnienie uruchamy. Teraz oddalę troszeczkę widok. Mam cały napis bardzo zbliżony, wszędzie jest OK. I ta sama operacja, jak przy ustawianiu tych dwóch napisów, zaznaczam sobie utworzony kształt, page down, czyli przesuwam go o jedną pozycję w dół. Muszą wszystkie te elementy być pod jasnozielonym napisem. Czyli zaznaczam kolejny, page down, kolejny to samo. Tak, i tutaj mamy ostatni. Fajnie. Już teraz wygląda to, może odznaczę, tak, ciekawie, prawda? Już jest to fajny napis 3D. Ale jeszcze troszeczkę chcę go poprawić, zanim zakończę nad nim pracę. Mianowicie stworzę swego rodzaju jakby leciutkie rozjaśnienie krawędzi. Często tak jest, jak spojrzymy na jakąś krawędź, prawda? Ona jakby ma połysk, świeci, dziwnie to tak wygląda, troszeczkę nierealnie, ale właśnie często tak jest. Tutaj podobny efekt spróbuję stworzyć. Zaznaczę sobie jasnozielony te obiekty jasnozielone, prawda? Ten tekst. Oczywiście to już nie jest tekst, ale no, cały czas widzimy, że to jest RGB, prawda? Dobrze. I Ctrl D duplikuję. I teraz tak, tutaj wyłączam wypełnienie, a uruchomię kontur z jednolitym kolorem. Można też czarnego użyć, tak? Można. Z tym, że wydaje mi się, że najlepiej to będzie wyglądało z bardzo jasnym kolorem, a ja użyję po prostu białego. Jak szybko tu ustawić biały kolor? Czarny kolor to nie jest do końca czarny kolor. Czarny kolor to byłoby, o właśnie, 6 razy, no źle, muszę wpisać ręcznie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 razy 0 to jest czarny kolor. Natomiast biały kolor, nie wiem czemu tam się jakieś literki pojawiają na końcu, biały kolor to jest 6 razy litera F. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 razy F to jest biały kolor. To warto zapamiętać, bo to szybko można użyć do wpisania tych wartości, prawda? I OK, teraz kontur, przechodzimy do stylu. Żadne tam 0,7, tylko będzie 1,21. Tak? Odznaczę, spójrzmy. Wygląda nieźle. Dla mnie zbyt troszeczkę jeszcze za bardzo intensywnie te krawędzie świecą, czyli je tutaj zaznaczymy. I ustawię tutaj na około 59,1 wyszło mi, no może nawet troszeczkę więcej, może za mało, 65, prawda, krycie, może być, tak, wydaje mi się, że jest ok, zdecydowanie lepiej to wygląda, lepiej to się poprawiła widoczność, tak, i jeszcze jedna taka rzecz, jeszcze mamy dwie krawędzie, do których warto dodać ten efekt, mianowicie tutaj, na literce G i u góry na literce G. Tu od spodu raczej nie będzie widać rozświetlenia. O, tutaj zapomniałem o fragmencie. O, właśnie, page down. Tak? Od spodu nie będzie raczej widać jakiegoś połysku, rozświetlenia i tak dalej. Tutaj tak samo, tu z tyłu też nie. Ale na tych dwóch, te dwie krawędzie są jakby no, na przodzie, na froncie, prawda? Wobec tego tutaj zbliżę widok. Wciskam Ctrl, kręcę kółkiem myszki, no może za bardzo. Narzędzie pióro znowu. I tu ładnie, od narożniczka do narożnika. Wciskam Enter, żeby zakończyć tworzenie. No, oczywiście nie czarny kolor, nie czarny, czyli kontur. Szybciutko, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, razy F, Enter. I styl konturu też będzie tutaj mniej. 0,65. I krycie też około 0,67. Wydaje mi się, że może być, tak? I teraz jeszcze przesunę się do góry. Podobna operacja tutaj. Enter i oczywiście kontur. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Enter. I oczywiście styl konturu. 0,65 i krycie było tutaj 67 mniej więcej. O! Tak jest. Wciskam. Wybieram narzędzie wskaźnik, tutaj odznaczę. Ups, coś tutaj źle wyszło. Tak, i wciskam 1, oddalam w ten sposób dość znacznie widok. I proszę bardzo,
mamy ładnie podkreślone, prawda? Załamania to są ostre załamania, one nie są okrągłe, wobec tego można tak zrobić. I pierwszy napis 3D, taki no to już wygląda jak 3D, prawda? Ale jeszcze cały czas prosty. Mamy gotowy. Teraz troszeczkę takiej organizacji. Wobec tego tak, przyściutko tutaj co mam, zaznaczam. Ctrl C, kopiuję tym razem. I teraz tak, zablokuję tę warstwę, wyłączę jej widoczność, tworzę, może tak, nazwę ją jeszcze inaczej. Zwykły 3D, znowu caps lock mam wciśnięty, jak zawsze. Zwykły 3D, Enter. I tworzę nową warstwę. To będzie 3D duch. Tak. Fajnie. Kolejną warstwę utworzę. To będzie 3D z gradientem. No, tutaj znowu coś. Ja zdolny jestem czasami, tak. Jak się spieszy człowiek, to tak wygląda. 3D. Tak jest, dodamy. I u góry jeszcze dodamy, którą teraz użyję. Gwiazda. Pokażę Wam po prostu, jak wygląda tworzenie efektu 3D w podobny sposób na jakimś obiekcie. 3D duch. Tu będę potrzebował mój tekst, czyli wklejam go w to samo miejsce. Ctrl-Alt-V. Fajnie. Zblokuję tę warstwę. Na razie jej nie będę używał. Teraz przechodzę 3D z gradientem. No, zablokowałem je potrzebnie. To samo. 3D. 3-Alt, przepraszam. V. Tak jest. Blokuję, wyłączę widoczność, no i 3D, tutaj gwiazda, no i teraz i kształt oczywiście, kształt gwiazdki wybiorę tutaj, popatrzmy, bez konturu, może tak, najpierw narysuję go, o właśnie, tak, czyli tak, kontur, bez konturu, wypełnienie, o może jaśniejszy czerwony na początek, fajnie. Mam to narysowane, może też troszeczkę jeszcze raz kliknę, aby pojawiły się inne węzły, może ją troszeczkę też, o, obrócę w ten sposób. I teraz Ctrl, kręcę kółkiem myszki, zbliżę widok. Fajnie. Ctrl D. I tutaj ciemniejszy kolor. Tak. Może być taki ciemny. Page down, przesuwam to w dół i strzałkami klawiatury przesuwam gwiazdkę, tworząc właśnie, no ustalając sobie, prawda? A może teraz dla odmiany od dołu, z tej strony zrobimy to pogrubienie, tak? Znaczy ten efekt 3D, może tak. O, w ten sposób. Fajnie. Ta sama operacja. Mam zaznaczony jako, sprawdzę jeszcze raz, jako drugi mój ciemniejszy obiekt. Fajnie. Narzędzie pióro. Wciskam Ctrl, kręcę kółkiem myszki, zbliżam się tutaj. Tak, i szybciutko łączymy. Tutaj troszeczkę więcej precyzji trzeba użyć, bo mamy bardzo takie ostre narożniki, żeby linia po prostu nie wyjechała nam poza narożniki. I jest ciemny kolorek, oczywiście, tak jak mówiłem. Jak jest ostatnio zaznaczony kolor, ten właśnie kolor będzie użyty. Dobrze, teraz przesunę się w tą stronę. To samo, bez konturu, wypełnienie. Tutaj nie ma takiej potrzeby, aby używać położyć tego typu zakończenie. Tam jest wszystko OK. Wypełnienie kontur. Wyłączam, wciskam Shift, przesunę się w prawo, bo tu jeszcze jest jedno ramię do wypełnienia, do zamknięcia. Tak, kontur. Wyłączam, wypełnienie uruchamiam. Oddalę widok. Tak, narzędzie wskaźnik i mam już ostatni obiekt zaznaczony. Page down o jedną pozycję w dół. Tak, wszystkie moje obiekty. Czy to sama opcja, już nie będę tego robił. Można dodać, prawda, ten kontur też tak samo, może mieć inny kolor. Można to zrobić na różne sposoby, prawda. Te wszystkie elementy, które Wam pokazałem całkiem na początku, jakby cztery elementy, prawda, trzy napisy różne i ta gwiazda,
można efekty użyte, kontur bez konturu, jako duch, jako gradient, pogrubienie, to wszystko można ze sobą mieszać. To nie jest tak, że ja zrobiłem napis jako duch i zawsze tak on musi być. Można dowolnie do, na przykład do tego kształtu gwiazdki też stworzyć tego efekt jakby 3D ducha. Ale pokażę go Wam właśnie, jak go zrobić na przykładzie napisu. Troszeczkę bardziej efektownie to będzie. Wobec tego, tą warstwę teraz wyłączam jej widoczność, blokuję, przechodzę właśnie do warstwy wcześniej utworzonej 3D duch, włączam jej widoczność, odblokowuję i jestem gotowy. Tutaj wciskam Shift, żeby jeszcze przesunąć widok na środek. Dobrze. Przy tej okazji postaram się Wam pokazać, jak rozwiązać pewne problemy. Dość często otrzymuję informacje, chcę tam usunąć część napisu, część kształtu. Wybieram opcję, na przykład tutaj ścieżka, różnica, nie działa. Co się dzieje? Dlaczego? Ano właśnie, trzeba zwracać pilnie uwagę na to, jakie to są obiekty, czy one są zgrupowane, rozgrupowane, połączone, niepołączone itd., itd. I na tym przykładzie właśnie zobaczycie, że jak sobie z tym poradzić, dlaczego tak się dzieje. Dobrze, napis jasnozielony, Ctrl D, o, zduplikowałem ramkę, przepraszam, to muszę tą ramkę... Ramkę muszę zaznaczyć, ją muszę tak, Ctrl Z. I o właśnie, usuwam. Tutaj też te elementy usuwam na razie. Tak, i zielony, jasno zielony napis, Ctrl D. I na razie go sobie tutaj przesunę na dół. Nie będzie mi w tej chwili potrzebny. No więc dobrze, właśnie. Pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, ten napis, który jest na froncie, też na razie odsunę na bok. Popatrzcie, jak to wygląda. No, takie właśnie te kształty, które były tworzone, one tak wyglądają, ale one są osobno. Tekst jest jakby, ta ścieżka tekstu jest osobno, te kształty są osobno i teraz tak, trzeba to połączyć w jedną całość. No dobrze, no to spróbujmy tak. Zaznaczam wszystko, jak widzicie. Ścieżka. Suma. Bum, nic nie działa. Dobra, no to inaczej. Ścieżka. Połącz. Działa, ale no mamy ząka takiego, tak? Taki brzydko to wygląda, zniknęła część, prawda? Wspólna tego kształtu, który rysowałem i tej litery. Jest białe. Nie może tak. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego tak się dzieje, wycofam operację, że obiekt, ten obiekt, czyli RGB, te trzy litery, są zgrupowane. Rozdziel grupę. I teraz zaznaczamy wszystko. I teraz już wystarczy. Ścieżka, suma. Jedna całość. Fajnie. Ustawię z powrotem ten jasny tekst. O, akurat mi się udało za pierwszym razem. Sukces. Dobrze. No i teraz chcę się pozbyć tego zielonego tekstu i tego, co jest pod nim, z tego ciemnego tekstu. Ma pozostać tylko to pogrubienie, które tu widać poza jasnym tekstem, prawda? Zaznaczam sobie obie te opcje, oba te napisy, przepraszam. I mamy tutaj ścieżka, różnica. Bum, no coś nie działa. No nie działa. Dlaczego nie działa? No właśnie. Jeszcze raz spróbujmy. Ścieżka, różnica. Nie działa. Dobra. Tutaj sprawdźmy jasny tekst. Prawy przycisk. A, no tak. Znowu rozdziel grupę. Tak? Ale mało. To jeszcze nie jest koniec. Popatrzcie. No, wydawałoby się, że okej, okay, po problemie, tak? Ale w tym przypadku ścieżka, różnica, ups, wszystko zniknęło, litera B ciemna tylko została, prawda? Nie o to chodziło. Nie o to chodziło. Trzeba zaznaczyć z powrotem. Trzeba rozgrupować, zaznaczyć z powrotem elementy, w moim przypadku jasnego napisu zielonego, ścieżka, suma. Też musi to być suma. I teraz, zaznaczając oba te obiekty, różnica, otrzymuję efekt, który właśnie mnie interesuje. Czyli właśnie taki jakby napis duch. No tutaj doskonale, każdy kto ogląda ten film, doskonale będzie wiedział, że to jest RGB. No bo chociażby na dole pisze RGB, prawda? I przed chwilą to robiłem. Ale komuś pokażemy taki napis. Może z tym być różnie. Spróbujmy go troszeczkę podkreślić. Można to zrobić, no, przynajmniej na dwa sposoby. Pierwszy z nich to jest po prostu utworzenie tła.
napis się fajnie sprawdza, jeżeli jest jakieś tło, ciemne na przykład, tak? Wobec tego ja tutaj szybciutko utworzę, no tak, nie musi być dokładnie, page down, przesuwam pod spód. Dalej, w dalszym ciągu nie bardzo jeszcze widać, o co chodzi, prawda? Dobrze, usunę to tło, które stworzyłem. Teraz narzędzie wskaźnik, wrócę z powrotem z tym skopiowanym, zduplikowanym tekstem. Wstawię go tak, jak on oryginalnie stał, fajnie. I tutaj zrobię lekką, bardzo delikatną rameczkę. Wypełnienie, bez wypełnienia, kontur. No też kolorystyka tego konturu właściwie jest dowolna. Ale ja ją zrobię znowu taką, no może nie do końca białą, mam ustawioną białą, ale w stronę troszeczkę żółtego. O, widać, prawda? Pewne zarysy. Może to być też na przykład, no nie tak, ma być ciemno, mocno ciemno zielony. O, w ten sposób też wygląda to bardzo ciekawie, prawda? Oczywiście, styl konturu w tym przypadku żadne tam 0,7, tylko będzie to 0,21. Minimalnie podkreślamy. Mało tego, ja jeszcze tutaj do około 60 zdejmę krycie. I teraz wygląda to już każdy bez problemu, nawet to krycie jeszcze mniej. Każdy bez problemu już teraz się tutaj bez problemu się doczyta. No nie mogą się wysłowić, widzicie, tak to jest czasami. Dobra. Bez problemu się tutaj doczyta teraz, co to jest, o co tu chodzi, prawda? Taka tylko delikatna, tak jak robiłem tą poświatę, taki blask na krawędziach poprzedniej, prawda, sposobie, tak tutaj to delikatnie, bardzo delikatnie podkreśla właśnie kształt tych liter. I teraz, tak jak już mówiłem, bez problemu można na przykład dodać oczywiście jeszcze tło. Ja tu szybciutko wrzucę jakieś tutaj tło. Tak, ono oczywiście krycie ma tragiczne, wypełnienie włączymy. No może być ciemna taka zieleń. Popatrzmy. Mocno intensywna zieleń. Popatrzmy, kontur wyłączę. Tak, wypełnienie i oczywiście page down. Już widać zarys, prawda? I teraz widać już dość wyraźnie, prawda? Jak to się prezentuje. W tym przypadku, tutaj, jeżeli mamy takie ciemne tło, no to można troszeczkę do 60 podnieść krycie tego konturu. Prawda? I teraz wygląda to. No, przyzwoicie. Trzeba po prostu, ja nie mogę tutaj za was zdecydować, bo nie wiem, co będziecie robić, gdzie będzie to umieszczony taki napis duch 3D, na jakim obszarze i tak dalej, i tak dalej. Po prostu trzeba sobie pokombinować. Może zmiana kolorystyki tego konturu, może grubszy troszeczkę minimalnie, oczywiście bez przesady. To ma być tylko jakby delikatnie, bardzo delikatnie zarysowany kształt litery. Natomiast w głównej roli oczywiście to pogrubienie tworzy nam cały ten efekt. Fajnie. No i teraz jeszcze przejdziemy do... zablokuję tę warstwę, wyłączę jej widoczność i włączę widoczność tej 3D z gradientem. To jest najtrudniejsze do wykonania i najwięcej czasu zajmuje. A mianowicie trzeba nałożyć dość specyficzny sposób gradient na to pogrubienie. Tak, aby przy krawędzi tutaj było to po prostu prawie troszeczkę tylko ciemniejsze niż jest kolor tej litery z przodu. Natomiast im dalej od brzegu, tym ciemniejsze. No i oczywiście pokażę wam, jak to zrobić. Czyli najpierw tak, zaznaczę sobie kontur. Usunę go, nie jest mi potrzebny w tej chwili, ja go później dodam jeszcze. Te elementy, które mogą mi w tej chwili przeszkadzać, usunę. I te same operacje, które robiłem, tak? Czyli tak, prawy przycisk, rozdziel grupę i teraz tak, napis RGB odsunę. Zaznaczam całość i mam wszystko zaznaczone, sprawdzam. Tak, suma. Fajnie, od razu tutaj ten napis, prawy przycisk, rozdziel grupę i od razu go też zaznaczę. Wszystkie te elementy. Ścieżka, suma. Wiadomo już, o co chodzi, prawda? Żeby można było swobodnie wyciąć. I to właśnie też chcę tutaj zrobić. Dobrze, szukamy klawiatury. Teraz tak bardziej precyzyjnie to ustawię, tak jak stało. Troszeczkę w dół. No chyba tak, chyba jest ok. Fajnie.
Zaznaczam oba te obiekty. I mamy tak, ścieżka, różnica. Przepraszam, zrobiłem źle, Ctrl-Z. Tu jeszcze też Ctrl-D duplikuję, bo będę też potrzebował jeszcze ten element ponownie. Dobrze, fajnie. Ścieżka, różnica. Tak, i teraz jeszcze raz to zaznaczę, całość. I teraz będzie prawy przycisk, sprawdźmy. Tu jest rozgrupowane. Tak, a w tym przypadku, sprawdzam tylko oczywiście, żeby nie było znowu takiej sytuacji, że coś chcemy zrobić, nie działa, prawda? Dlaczego nie działa? Dlaczego nie działa? Czasami przez zwykły, malutki drobiazg, prawda? Coś wydawałoby się zupełnie nieistotnego, dlatego nie działa. Dobrze, czyli ścieżka w tym przypadku, rozdziel. Każdy z tych elementów, widzicie? Każdy z tych elementów w tej chwili jest osobno. Wykorzystam narzędzie tutaj, które nazywa się gradient, ale jest to tworzenie i modyfikacja siatek. Oczywiście każdy z tych elementów, jak widzieliście przed chwilą, mam osobno. Nie będę pokazywał wszystkich, jak, czy też wykonywał teraz dokładnie wszystkich, bo to troszeczkę zajmie czasu. Pokażę Wam taki duży łuk i taki prosty element, jak nanieść ten gradient, a później troszeczkę przyspieszę film i można będzie to obejrzeć, ale już w takim przyspieszonym tempie. Ok, dobrze, zbliżę widok, wciskam Ctrl, kręcę kółkiem myszki. Wybieram oczywiście narzędzie, ustawiam wiersze 3, kolumny 3, no tu już mi się pojawił element, ale gdyby nie, to po prostu klikamy, gdzieś kliknę obok, o, przeciągamy i już mamy ustawione. Dobrze, też może być taka sytuacja, może jeszcze inaczej to zrobię, przesunę się w dół i najpierw ten element kliknę, zaznaczę go i przeciągnę siatkę. A właśnie, bo inaczej to wygląda. Dlaczego? U góry już modyfikowałem troszeczkę, tam sprawdzałem kolorystykę, prawda? Ale najczęściej właśnie tak to Wam się pojawi, w ten sposób. Kolor, który był ostatnio użyty, czyli ten ciemnozielony, prawda? On jest na przykład tutaj, w tym węźle. On jest też tutaj, w tym węźle. Tak? I będzie przeplatany co drugi węzeł. Natomiast pomiędzy nimi będzie kolor biały. I żeby pozbyć się po prostu tego białego koloru na razie, bo on mi jest tutaj zupełnie niepotrzebny, nie potrzebuję białego koloru, zaznaczam sobie ten ciemny, prawda, węzeł, gdzie jest ciemny kolor. Zapiszę sobie, tak, Ctrl-C, ten symbol. Teraz takim zaznaczeniem obejmuję wszystkie węzły. One na niebiesko się podświetlą i takie z tych kółek, które tu były, zrobią się strzałki i dla pewności wkleję Ctrl-V ten kolor. I jak widzicie, jest wszędzie ten sam kolor, ale ja właśnie chcę od środka jakby tutaj dodać kolor nieco ciemniejszy, nieco tylko ciemniejszy niż ten zielony. Czyli tutaj sobie wybiorę kroplomierz, próbnik koloru, klikam, mam kolor wybrany. Tak, może jeszcze nie, może troszeczkę go zmodyfikuję. Nieco tylko, minimalnie ciemniejszym. O właśnie, i teraz. Teraz sobie można zapisać ten numer. Można to zrobić na przykład, Ctrl-C oczywiście. Można to zrobić na przykład w notatniku, gdzieś obok, na kartce nawet, to nie ma problemu. Ja to zrobię w ten sposób, że po prostu wybieram sobie byle jaką czcionkę. Tutaj też mniej, 36 i po prostu Ctrl-V. Mam ten numer tutaj wpisany, prawda, jako zatwierdzam, gotowe. No więc dobrze, to wrócę teraz, bo już tą operację, prawda, zrobiłem wcześniej też na tym elemencie. Wybieram z powrotem narzędzie do gradient, tworzenie, prawda, i przekształcanie siatek. I teraz ten nieco tylko ciemniejszy kolor od tego jasnego muszę nanieść do innych węzłów, prawda, przypisać do innych węzłów, czyli to będzie ten węzeł. Wciskam Shift, zaznaczam kolejny, ten, od środka, od strony, gdzie jest po prostu ta litera jaśniejsza. Nie na zewnątrz. Na zewnątrz będzie właśnie ciemniejszy. Tak? I na pewności klejam Ctrl-V. Jest wklejony. Na razie nie widać. Po prostu trzeba tutaj zmienić pewne ustawienia, pewne parametry. Popatrzmy, jak to się da zrobić. Spróbuję na tym przykładzie tego węzła. Zaznaczam go jednego. Ramię od tego węzła od góry, gdzie ma być ciemny kolor,
ściągam całkowicie do węzła. A to ramię wyciągam do góry. No źle chwyciłem. O. Tak, to ramię wyciągam do góry, do krawędzi tego obiektu. Tutaj właściwie powinienem ten węzeł nieco, o właśnie, w ten sposób zrobić. Tak, a teraz to ramię do góry. Tutaj to samo. Ten węzeł do krawędzi i tutaj oczywiście tymi ramionami tak ustawiam, aby było widoczny cały napis. Cały ten obiekt, przepraszam. Do krawędzi. Teraz shift, przesunę się troszeczkę w prawo. Ten węzeł też do krawędzi i ramionami tak ustawiam, aby o, ta linia była nieco poza obiektem. I teraz tutaj strzałeczką ściągam do węzła, a ten do krawędzi. I teraz przesunę się jeszcze w dół. Tu podobna sytuacja. I znowu tutaj ramieniem, prawda, wyciągam. Tutaj też ściągam to do krawędzi prawie i ramionami oczywiście trzeba to ustawić tak, aby było o, przy linii. Tak, tutaj można jeszcze troszeczkę więcej i tym ramieniem. Tak, fajnie. I teraz ten węzeł po prostu chwycę, przesunę troszeczkę bliżej. Ten też troszeczkę bliżej. O, tutaj nie zrobiłem jeszcze tej operacji, że trzeba po prostu te ramiona powyciągać. O, widać jak wchodzi jasny kolor, popatrzcie. Prawda? Jak przesuwam teraz. Jak przesunę, oczywiście przesadziłem, no to jest za dużo, ale tak, o właśnie, żeby jasny kolor się zaczął pojawiać, żeby powstał faktycznie takie połączenie gradientowe, prawda? Że tam na brzegu jest ciemny kolor, a tu jest jaśniejszy. No, tutaj jeszcze sobie troszeczkę to o. Tutaj też trzeba po prostu zwęzić. Ten węzeł też do góry. Tak jest. I ten węzeł też do góry. Może jeszcze bliżej troszeczkę. Tak, wygląda to fajnie. I teraz przejdę na ten element. I tu kliknę. I oczywiście teraz tak, no też musimy tutaj sprawdzić z tej strony, czyli mogę tak, ten węzeł zaznaczyć. Ten węzeł zaznaczyć i ten węzeł zaznaczyć. I tutaj przypiszemy ten Ctrl V, jaśniejszy kolor. No i tu muszę je oczywiście inaczej przekształcić. W tym przypadku muszę je wyciągnąć spoza jakby obszaru tego obiektu. Tak, teraz ten tak samo, przesunę się do góry. Ten ciemny zostanie, ale tu jeszcze dodam ten kolor. Ctrl V i przesunę go troszeczkę do góry. O, właśnie, w ten sposób, tak? I teraz ten ciemny do krawędzi. No, tu muszę przypisać ciemny kolor. Popatrzmy, ten węzeł ma ciemny kolor. Skopiuję ten symbol, Ctrl C. Ctrl V. O właśnie. I teraz ten też. Ctrl. Tutaj zaznaczymy. Ctrl V. Patrzmy. Dla pewności tutaj też. Ctrl V. OK. I dosuwam to do krawędzi. W ten sposób. Jest jaśniej, to musi być ciemniejszy kolor. Tak, tutaj też przesunę jeszcze w tą stronę. Oczywiście troszeczkę zabawy z tym jest, ale też efekt jest naprawdę, naprawdę ciekawy. Dobra, odznaczę to. Za chwilę zajmę się resztą. Kliknę gdzieś obok, Ctrl, oddalę widok. Tak, ale pokażę Wam już teraz szybciutko. Pasuje z powrotem ten tekst, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Proszę bardzo. Tak? Widzimy, że troszeczkę ciemniej oczywiście z brzegu, a im dalej od brzegu, tym jest ten kolor tutaj ciemniejszy.
No jest to oczywiście troszeczkę zabawy z tym, ale też, tak jak powiedziałem, efekt jest bardzo ciekawy. Teraz wyłączę to po prostu już moje mówienie, a wykonam Wam cały efekt na tej samej zasadzie. No i po prostu możecie sobie popatrzeć, ale będzie to po prostu trwało o wiele, wiele szybciej. Ok, gotowe, po ciężkich bojach i długim czasie, oczywiście żartuję, jest to czasochłonne, jest. Można, ja zrobiłem delikatne przejście, prawda? Widać, że to jest delikatny taki zielony kolor i delikatnie w nieco tylko, nieco ciemniejszy przechodzi. Można zrobić większy kontrast, można zrobić troszeczkę jaśniejszy, a tam po drugiej stronie bardziej ciemny jeszcze, tak? To rzecz gustu oczywiście, co komu pasuje, oddalę troszeczkę widok i szybciutko wstawię z powrotem prąd, czyli ten jasno-zielony. No i starym sposobem jeszcze poprawię tutaj, czyli Ctrl-D zduplikuję kontur. Taki kolorek leciutko, o właśnie może tutaj, leciutko taki niebieski. Ten kolor zapiszę sobie tutaj, ten symbol Ctrl-C, skopiuję go. No oczywiście żadne tutaj 0,7, to jest 0,1,2,1, to jest ok. I krycie też tutaj 60, około 60, nawet jeszcze mniej. Popatrzmy, 50. Wydaje mi się, że jest ok. I też na koniec jeszcze, żeby dopełnić, prawda, tą pracę, wstawię tutaj te dwie linie, tak? Czyli pióro,
Rysuję linię, Enter, zatwierdzam i oczywiście teraz wybór tutaj koloru to wklejam dokładnie ten sam, który skopiowałem, czyli Ctrl V i ten sam, ta sama grubość. No, za gruby jest, ja tu zrobię 0,1 po prostu. O. Enter i tu było 50%, około 50%, może być, jest fajnie. I teraz jeszcze ta jedna linia. Enter, zatwierdzam. Oczywiście kolor. Ctrl V, ten sam i styl tutaj będzie od razu. Tak, 1,0,0. Enter. I około 50%, tak? Narzędzie wskaźnik. 1. Troszeczkę do góry, troszeczkę w prawo. Proszę bardzo. Ten napis, prawda? Zupełnie inaczej to wygląda. Jeszcze ciekawiej, tak mi się wydaje. Oczywiście na początku widzieliście wszystkie te napisy razem. No to na koniec jeszcze szybciutko jakieś tło, prawda? Do tego tutaj napisu. No niech to będzie szybko jakiś tam jeden kolor. Jak to się prezentuje na jakimś tam kolorze, tak? Nie tylko na białym, tak? Do zieleni niech to będzie. Oczywiście tutaj krycie 100%. Wypełnienie. Niech to będzie coś z żółtego. O, taki pomarańczowy nawet może być nieco. Proszę bardzo. Tak, krycie jest 100%. Fajnie. Sprawdźmy kontur. Wyłączę go. Wypełnienie jednolite. Ach, właśnie mamy. Kanał alfa nie jest 100%. O, właśnie. Dziwię się, że krycie jest 100%, a jednak nie, bo to są dwie różne rzeczy. Krycie, a kanał alfa, jak widzieliście, dwie różne rzeczy. Dobrze. Page down. Tutaj zaznaczymy element. Proszę bardzo, pod wszystkie. Po kolei jest na samym dole. No i tak to się prezentuje na jakimś innym kolorystycznym tle oczywiście. Dziękuję wszystkim za oglądanie, dziękuję za subskrypcję. Zapraszam oczywiście na mój kanał. Komentarze, klikajcie sobie w powiadomienia, w dzwonek, aby otrzymywać informacje o nowych filmach. Będą się na pewno pojawiały z różnych dziedzin, z różnych programów. Do usłyszenia.